Witam Państwa w premierowym odcinku programu 12 Krok. Ta audycja telewizyjna ma na celu przybliżyć nam program 12 Kroków. Program, który uratował miliony ludzi od rozpaczy, beznadziei, uzależnień. Program spisany przez dwóch alkoholików w latach 30. minionego wieku stał się tratwą ratunkową dla naprawdę wielu, wielu milionów ludzi na całym świecie. W tym studiu będziemy się z nimi spotykać, będziemy się spotykać ze świadkami programu. Niektórzy z nich postanowili nie ujawniać swojej tożsamości. Poznamy ich historię, nie poznając ich twarzy ani nazwisk. W ten sposób uszanują zasady obowiązujące we wspólnotach, z których przychodzą. Czy to wspólnotach anonimowych alkoholików, narkomanów, hazardzistów, seksoholików, pracoholików, długo by wymieniać, czy w innych. Ale są i tacy, którzy postanowili poświęcić swoją anonimowość na rzecz niesienia świadectwa. Ci będą mówić wyłącznie w swoim imieniu, a nie wspólnot, z których przychodzą. Również w tym studiu spotkamy ekspertów, psychologów, duchownych, terapeutów uzależnień, którzy w tym programie odnaleźli doskonałe narzędzie do ratowania wielu. Zapraszam na pierwszy odcinek programu 12 Krok. Moja matka pewnego razu powiedziała: Felek, ty źle pijesz. Mój ojciec ciągle mi wmawiał: ty nie masz silnej woli, ty nie chcesz przestać pić. To jest twoja jak gdyby wina. Ja miałem takie poczucie olbrzymiej winy. Szedłem to do pracy, a potem tak naprawdę to w pracy już kombinowałem, tylko szedłem, żeby coś ukraść, żeby kogoś namówić, pożyczyć. Mieszkałem sam i czasami to uczucie tej samotności to mnie wyrzucało z mieszkania. I szedłem wśród ludzi. I to mi tęgę mi koiło to, nie? Dlaczego ja tak się nie chciałem uznać się za alkoholika? Bo jak się uznam za alkoholika, to znaczy, że uznam, że alkohol jest B. Czym ja się pocieszę? A kto mnie utuli? A kto mi tak naprawdę da troszkę otuchy? Bo to mi jest potrzebne. Boga nie mam, nie? Nie ma żadnego pocieszenia. Przeszedłem te wszystkie te stadia alkoholizmu. Nie? Łącznie z psychozą alkoholową, delirium, padaczkami. Omamy słuchowe, omamy wzrokowe, psychozę alkoholową. Potrafiłem nie jeść kilka dni jakoś tak. Lekarze już pisali, to często pisali, beznadziejny alkohol. Ostatnim takim buntem ciała jest śmierć. I w tej kolejce już jest, ja się znalazłem też. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mogliśmy nasze spotkanie rozpocząć od fragmentu zarejestrowanego na płycie 12 kroków według Felka Alkoholika. Ta historia, która przed 2 laty urzekła mnie, porwała i tak naprawdę otworzyła oczy na głębsze rozumienie programu, dzisiaj będzie miała swoją kolejną odsłonę tutaj, w studiu telewizji Republika. Bo naszym gościem jest właśnie on, Felek Alkoholik. Człowiek, który współzakładał wspólnotę AA w Polsce. Pierwszy miting w Warszawie to było również jego działanie. Niezliczone tak naprawdę sposoby na ratowanie siebie, opisane programem 12 kroków. Jeśli tylko znalazł potrzeby, a czasu zazwyczaj znajdował dla tych spraw bardzo wiele, to angażował się w te działania. Jak choćby meetingi dla anonimowych depresantów. To jego staraniem one powstawały. To dzięki niemu depresanci zaczęli się spotykać. Dziś będziemy rozmawiać tak naprawdę o tym, czym w jego życiu było uznanie bezsilności i czym tak naprawdę jest bycie człowiekiem na programie 12 kroków. Od roku 79 trzeźwy. Z wykształcenia malarz budowlany, ale z talentu, z pasji malarz artysta. Dziś jest z nami. Witaj Felku. Bardzo się cieszę, że mogę gościć cię w pierwszym odcinku programu 12 krok, bo tak naprawdę powiem ci, że z alkoholików Bilwu, dr Bob i Felek, to są ci, którym zawdzięczam najwięcej. To wysoko postawiłeś. Powiem ci tak, kiedyś na jednym ze spotkań usłyszałem od ciebie takie zdanie, że żeby ukoić nerwy, które tam masz przed wystąpieniami publicznymi, musisz powiedzieć: nazywam się Felek i jestem alkoholikiem. Dlaczego to działa? Dlaczego to jest ważne, by sobie przypominać, kim jesteśmy?
Dlatego, że bardzo rzadko jest tak naprawdę prawdziwa okazja powiedzieć, kim jestem. Jak kiedy mówię, że jestem alkoholikiem, czuję, że mówię prawdę. To jest niesłychanie ważne. Bo kiedy mówię, że jestem malarzem budowlanym, to jest tak naprawdę nieprawda. To jest mój zawód, który uprawiam po to, żeby tak naprawdę żyć, nie? I to jest, a kiedy mówię, że jestem alkoholikiem, to jestem jak gdyby w jaźni tego. Wiem, że to jest prawda. I to koi. Myślę sobie, że uznanie to, co żeśmy gadali, uznanie bezsilności właśnie jest tą świadomością. Świadomość tak naprawdę koi. Mm-hmm. I ja tutaj mam chyba po raz pierwszy tak naprawdę możliwość powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, tak, jestem alkoholikiem. Bo mogę powiedzieć, mam na mnie felek, ale to nie jestem, nie? Nie opisuję to wszystkiego. Nie opisuję, tak. To po prostu daje mi jak gdyby etykietkę, bardzo ważną, bardzo istotną etykietkę. Chociaż powiem ci, że imię Felix bardzo oddaje twoją pogodę ducha, której jest to bardzo dużo. Ta radość, nie? Felix to był też był mi dany przez księdza, mhm. bo ja się urodziłem jak gdyby na wychodźstwie. Urodziłem się tak bardzo daleko, bo tam moja rodzina w czasie wojny zagoniła. I kiedy moja matka urodziła mnie i chciała mnie ochrzcić, to gdzieś znaleźli księdza Polaka, który nadał mi imię Felix, żebym przetrwał szczęśliwy. Mm-hmm. Żebym przetrwał. No i udało I tak się stało. I tak się stało. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Co się musiało stać, szczęśliwy człowieku, że uznałeś, że rzeczywiście to słowo alkoholik opisuje cię, że to jest prawda o tobie? I jaki fakt, jakie wydarzenie zaważyło na to? Ja myślę sobie, że zaważyła jedna rzecz, jak gdyby nauczyłem się być uczciwym w stosunku do siebie. Mhm. Ja myślę sobie, że ja dłuższy czas i dzisiaj tak widzę, jak bardzo jeszcze do końca nie doceniam coś takiego wspaniałego jak uczciwość. Uczciwość w gruncie rzeczy jest tak naprawdę kluczem do rozwoju duchowego. Mhm. Uczciwość, nie? Bo tutaj się wiele też mieści, szczerość się mieści w uczciwości, nie? Ale szczerość nie zawsze jest tak naprawdę drogą do uczciwości, czasami jest bolesna, nie? Mhm. A uczciwość to jest coś, co jest zgodne ze mną, to jest, powiedziałbym, tak bardzo związane z godnością, to jest element godności. Myślę sobie, to jest bardzo ważne. I dzisiaj, kiedy mówię, że jestem alkoholikiem, nie, to mówię z godnością, czyli tak naprawdę z całą plejadą tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Tak, jestem alkoholikiem, a nie jest to ujma, a nie jest to nic, wręcz przeciwnie. Jak potrafię wykorzystać to, że jestem alkoholikiem, to jest powód do zadowolenia i radości. I dzisiaj mówię, że jestem szczęśliwym alkoholikiem poprzez to, że rozumiem sens tak naprawdę tego, co mówię. To źródło siły może być także tak. I w tym. Ale ty mówisz o pewnej uczciwości. Nie jestem w stanie być uczciwy, jak ja w ogóle nie mam bladego pojęcia, kim jestem tak. Na początku. Przecież dokładnie. Ja noszę maski, albo pyszałka, albo wiesz, mistrza świata, albo ofiary, nie? To jest taka fajna maska, albo błazna. Świetna, to się znakomicie w tym odnajdywałem. Tak. To jak ja mam je pozdzierać? Tutaj trzeba by sobie zadać pytanie, dlaczego ludzie takie maski przyjmują, mhm. bo nie potrafią znaleźć uczciwie siebie. Nie wiedzą, kim jestem. Mhm. To jest bardzo istotne, bardzo ważne. Ja myślę sobie, że jeżeli ktoś się pyta, kim jesteś, jak ktoś mi odpowiada, że jest, powiedzmy sobie, tam nauczycielem albo jest kimś, nie, to tak naprawdę on nie mówi o sobie, on mówi o pewnym fachu. Ale kim tak naprawdę jestem? To jest bardzo trudne pytanie. Kim tak naprawdę jestem? No ale kto ci odpowiedział na to pytanie, tak. Bo zadałeś je sobie. Ja sobie zadałem i dostałem odpowiedź, ja bym musiał uczciwie powiedzieć, tak, jestem alkoholikiem. To dało mi tożsamość. O, może to tak, wiesz? To dało mi tak naprawdę tożsamość. Myślę, że wiele ludzi nie ma tej tożsamości. Nie? A ja dzięki tej przypadłości, dzięki tej chorobie, tak naprawdę odzyskałem tożsamość. Powiem ci, że żeby uzależnić się, myślę, że od alkoholu również, akurat tego doświadczenia nie miałem, choć w swoim życiu byłem uzależniony od hazardu, także od narkotyków, szczęśliwie tych miękkich, no to trzeba oszukać siebie. Ty kiedyś o tym fantastycznie opowiadałeś. Kiedy zaczynasz pić alkohol, to tak naprawdę nie ma w nim niczego pociągającego na pierwszy rzut smaku zwłaszcza, nie? Znaczy ciało się broni. No, umysł jakoś podpowiada, że może będzie fajnie, bo dziewczyny będzie łatwiej poderwać, ale ciało się broni. Pamiętasz ten moment tego oszukiwania, tej walki? Tak. Ten moment walki jest bardzo istotny, bardzo ważny, bo on tak naprawdę mówi, czego tak naprawdę mnie jako człowiekowi brakuje. Czyli muszę uznać te dwie istoty, które jako ciało jestem i jako dusza, że istota człowieka tak naprawdę jest dusza. To jest, to jest uznanie, to, że poświęcam ciało pijąc, żeby na chwilę tak naprawdę moja dusza się ucieszyła, to świadczy o jednej bardzo ważnej rzeczy, to bardzo ważna wiadomość. Czyli moje ciało jest istotą mnie.
Moje dusze, przepraszam, moje dusze. Ciało mogę poświęcić. Dzisiaj tak naprawdę po wielu latach jak gdyby przyglądania się sobie, rozmowy z innymi ludźmi, w ogóle takiego próby jak gdyby złagodzenia i uprzytomnienia sobie, kim tak naprawdę jestem, doszedłem do wniosku, że ciało tak naprawdę służy i jest mi dane przez Boga po to, że jest to w gruncie rzeczy ściągawka do tego, jak zachowuje się moje dusze. Mogę przyjrzeć się ciału i znaleźć sposób na to, jak zareagować na duszę. Moje to ryzykowne takie pojęcie. Bardzo, bo to by oznaczyło, że każdy, kto zaniedbał ciało, ma też kłopoty z duszą. Tak. Tak? Tak. Podtrzymujesz to? Może podtrzymuję. Na to jest dowód. Ja myślę sobie, że Bóg tak stworzył nas, nie? Że jeżeli ja nie dbam o ciało, to moja dusza tak naprawdę bardzo trudno jest zaspokoić potrzeby mojej duszy. I to jest łatwe do spróbowania. Jeżeli moje ciało jest chore, to tak naprawdę bardzo ciężko dobry stan ducha. Mm-hmm. I odwrotnie. Jeżeli moje ciało jest w dobrej kondycji, to w ten czas łatwo jest. Ale to nie znaczy, że ciało, dbałość o ciało nakarmi w całości duszę. Nie. Nie jesteś w wieku licealnym, masz już swoje lata, parę krzyżyków na koncie, a i nie jesteś gołosłowny, bo codziennie przebiegasz parę ładnych kilometrów dla owej duszy. Tak, dla owej duszy. Męcząc ciało. Tak, nie męcząc. Dzisiaj nie męczę ciało, ile wydobyłam z niego radość. No, osoby, które miały okazję spacerować z Felkiem, mówią, że nie ma lepszego piechura, że ciężko na tobą nadążyć nawet w łazienkach. Niektórzy się przyjaciele skarżyli. Ale zostawmy na razie to ciało, bo ja chcę wrócić do tego miejsca, w którym w roku 79, rety, nie wszyscy z Państwa pamiętają ten rok, w roku 79 wiedziałeś, że już tak dalej nie chcesz. Tak. I nagle ni stąd, ni zowąd podpływa tratwa z naklejką Made in USA, która działa tu. Czym było dla Ciebie spotkanie tej niesamowitej wspólnoty? Myślę, że wspólnoty, która no na pewno, nie jestem gołosłowny, uratowała miliony. Tak, zgadza się. Mnie uratowała na pewno. Jak doszło do tego spotkania? Skąd wiedziałeś, że to twoi ludzie? Nie, ja tego nie wiedziałem. Ja wiedziałem tylko jedną rzecz. Dostałem takie coś, już ja bym nazwał to olśnieniem, że to jest coś dla mnie. Nie? Mhm. A złożyło się tak, że miałem taką ciekawość, może przypadłość nawet, nie? Mhm. Bardzo lubiłem ładne dziewczyny i między innymi była taka ładna dziewczyna, która jechała do Poznania i ja chciałem się zabrać jak gdyby z nią, bo myślałem, że w podróży coś miłego między nami zajdzie, nie? Ale nie zaszło. Ale tam spotkałem grupę wspólnoty anonimowych alkoholików. I o dziwo, dzisiaj nie potrafię tego wytłumaczyć, ale już w ten czas, jak sam to wychodziłem, to wiedziałem, że to jest to, co jest mi potrzebne. I nie potrafię tego określić racjonalnie. Po prostu wiedziałem, że tak jest, nie? Mm-hmm. I myślę sobie, że to jest coś, co można nazwać wiarą. Wiarą w to, że to jest to, nie? To nawet nie jest przekonanie. Mm-hmm. Być może. Nie umiem tego rozdzielić, to nie trzeba rozdzielać. Wiedziałem, że to jest to, co ja potrzebuję. Ale nie jestem w stanie uwierzyć, że przy tych pierwszych spotkaniach zorientowałeś się, że ci ludzie myślą, czują to samo. A skąd? Nie czułeś się inny, lepszy, wyjątkowy? Nie, a skąd? Czułem się zagubiony, czułem się gorszy. Mało tego, ja myślę sobie, że jak ta pierwsza grupa powstała, nie? Mm-hmm. To ja bardzo ostrożnie do tego podchodziłem. Mówisz o tej poznańskiej, czy już warszawskiej? Mhm. Dlatego wiedziałem, że to jest rzecz bardzo przydatna i dobra. I bałem się jak gdyby swoją przeszłością skalać. Tak by to nazwać. Mhm. I dlatego tak bardzo nie chciałem, żeby ludzie wiedzieli, że miałem wyroki, że byłem w więzieniu i te inne te przypadłości miałem. Nie? Pomyślałem sobie, że jak ja to powiem, to tak jak gdyby to będzie mniejsza wartość tej grupy. Umniejszy wartość tej grupy. Czyli moja prawda jest za duża. Za duża, tak. Moja prawda byłaby też kruchej istotki. Udusiłaby to, tak. Dziś też tak myślisz? Nie, dzisiaj myślę zupełnie inaczej. I pamiętam ten moment, kiedy się wyzwoliłem, to było bardzo trudne. Dlatego, że przychodziłem na mityngi i kryłem to. Że byłem. I któregoś razu przyszedł taki ktoś, to też siedział jak ja. Spojrzeliśmy na siebie i co tu robić? Czy będziemy gadać? Ale powiedzieliśmy, że nie. Ale któregoś razu pękłem na takim spotkaniu, to nawet nie w Warszawie, a w Szczecinku. I powiedziałem, że jestem, siedziałem w więzieniu. Nie? I co się okazało? Okazało się, że kilkunastu z nas tak naprawdę na sali miało takie doświadczenie. Dokładnie miało to samo doświadczenie. I poczuli ulgę, tak jak ja poczułem. I w ten czas dopiero zacząłem, że to jest mało istotne, mało ważne. Bo jeden alkoholik trafia, a wielu alkoholików, którzy też powinni siedzieć, nie?
ponieważ pochodzili z lepszych rodzin, albo mieli jakieś układy. Więc się wymiksowali. Oj, wielu z nas powinno było siedzieć w więzieniu. Natomiast jest takie powiedzenie, które kiedyś od Jacka, naszego wspólnego znajomego, zresztą terapeuty uzależnień dzisiaj, wziąłem, że kłopot jest ze mną wtedy, jeśli z roku na rok nie staje się coraz uczciwszy. Jeśli dziś nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest rok, w którym jestem najbardziej uczciwy w mojej historii. I teraz chcecie zaprosić w podróż w czasie, o półtora roku w tył się przesuniemy i posłuchamy ciebie, jak byłeś uczciwy półtora roku temu względem naszych spotkań krokowych. No, dziękuję. I któregoś razu przyjechał taki alkoholik. On był takim momentem niesłychanie ważnym, zwrotnym momentem. I on miał 18 lat trzeźwości. I on powiedział, że alkohol jest chorobą. Choroba, gdzie choruje ciało, gdzie choruje umysł, gdzie choruje dusza. Ale istota tej choroby tak naprawdę jest choroba duszy. Alkohol nie jest przyczyną mojej choroby. Przyczyną mojej choroby tak naprawdę są moje lęki i oczekiwania, z którymi nie potrafię sobie poradzić. Ja te lęki zapijam. Ale inni robią to przy pomocy narkotyku, inni przy pomocy leku, inni przy pomocy hazardu, inni przy pomocy jedzenia, inni przy pomocy seksu. I nagle mi się oczy otworzyły, jak dostał takiego błysku. Ja w ten czas tak naprawdę po raz pierwszy głośno powiedziałem wśród innych ludzi, że tak, chcę przestać pić. Usłyszałem siebie samego. Życie moje jest moim i to ja mam tak naprawdę nauczyć się dbać o nie. Nikomu ja łaski nie robię, że żyję. Taki jestem. Zacząłem się godzić na taką rzeczywistość, nie? I w ten czas dopiero dotarło do mnie, że Bóg mnie takim stworzył. I mnie stworzył w takiej rodzinie, w takim państwie i tak dalej. Ja tutaj tak naprawdę mam tutaj żyć. Zamiast tak naprawdę nabrać do siebie jakieś urazy, czy pretensje, czy żalu, czy nawet niedobrych takich skojarzeń z sobą, to odwrotnie. Zacząłem siebie lubić. Ja się zdecydowałem na to, że idę zgodnie z programem AA. Praca i problem 12 kroków polega na tym, żebyśmy tak naprawdę uwolnili się od tego, co nam przeszkadza być wolnym człowiekiem. Te traumy, które ja przechodziłem, każdy inny alkoholik, nie, to są po to, żeby z nich skorzystać. To już przerobiłeś, to już znasz. Spróbuj teraz tak naprawdę innego życia. Podstawą radości, podstawą szczęścia tak naprawdę jest wysiłek. I druga sprawa, odnaleźć sens życia. A sens życia odnaleźć tylko w jednej rzeczy. Żyć dla kogoś innego, pomagać innym człowiekowi. Zapewniam was, nie, że ja przeszedłem największą przygodę, jaką mnie w życiu spotkała. Miałem wielu przygód różnych. Właśnie przygoda z sobą samym. Tak naprawdę przygoda z sobą samym to jest też przygoda tak w gruncie rzeczy z Bogiem. Urzekająca jest ta historia Felka i tak jak te słowa ostatnie, które zostały tutaj wypisane, też możesz podążyć tą drogą, to jest pewne. Felku, ja w duchu tego, co mówisz, że tak naprawdę istotą jest spotkać drugiego, pomagać, no po to powstał ten program, nie? Żeby był 12 krok, czyli podaj dalej to, co odkryłeś w wyniku pracy na programie. Ale chcę cię zapytać, ponieważ jesteśmy na samym początku tej drogi, w pierwszym programie dotyczącym pierwszego kroku po raz pierwszy, to chcę cię zapytać o taką rzecz. Jak to jest możliwe, że tak wielu spośród nas, trwając w czystości, trzeźwości, nazwijmy to nawet jakiejś świeżości odkrywania nowego życia, drepczą w pierwszym kroku i co więcej, przyznają, że nie są w stanie pójść dalej? Skąd się bierze ten lęk przed uznaniem bezsilności, przed pójściem dalej? To powiedziałeś prawdę, bierze się z lęku. A lęk się bierze tak naprawdę w gruncie rzeczy niezrozumienia. Jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to się lękam. Jeżeli rozumiem coś, to w ten czas tak naprawdę się nie lękam. Ja myślę sobie, że stąd tak naprawdę powstała taka chęć jak gdyby wiedzy. Bo wiedza uwalnia od lęku. To bardzo jest tutaj bardzo ważne. I tutaj jak ja nie rozumiem tego, jak ja się muszę przyznać, że jestem bezsilny, to już to nieprawda. Ja muszę zrozumieć tak naprawdę, na czym to polega. I do mnie dotarło tak naprawdę zrozumienie, że w gruncie rzeczy tak naprawdę alkoholizm jest dla mnie łaską od Boga. Może zawsze mi to było niesympatycznie, ale dla mnie tak jest. Ja dostałem od Boga taką łaskę jak alkoholizm. I dzięki temu alkoholizmowi tak naprawdę trafiłem na właściwą drogę. Ja się zgodziłem na to. Mało, że się zgodziłem, polubiłem to.
To nie znaczy, że chcę być dalej pić albo coś takiego, nie? Tylko zauważyłem, że Bóg mnie tak prowadził, że przez pewien czas byłem, jak gdyby dostałem te wszystkie traumy. Po to tego, żeby tak naprawdę w gruncie rzeczy upokorzyć mnie. Ja myślę, że żeby być pokornym człowiekiem, może najpierw trzeba być upokorzonym. Żeby poczuć wolność, najpierw trzeba być cholera zniewolonym. A żeby stwierdzić, że już nie jestem pokornym, nie ma jak odczuwać upokorzenia. To znaczy, jak nie odczuwasz, to znaczy, że ta pokora w tobie faktycznie się pojawiła. To mi się podoba, co mówisz, Felku. Natomiast na samym początku, jak zaczynaliście tę wielką przygodę, jaką jest AA, to jest coś dużo więcej niż przygoda. To jest tak naprawdę baza do ratowania wielu, 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 wielu istnień ludzkich. Ale nie mieliście za dużo literatury, jak sądzę. Kiedy pierwszy raz trzymałeś w ręku kroki i czytałeś te słowa, przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem, to powiedziałeś, tak, rzeczywiście, przestałem, jestem bezsilny? Czy jeszcze byłeś na gardzie? Nie, tu już nie byłem. Ja już miałem tak naprawdę. Ja myślę, że bardzo chciałem przestać pić. I myślę sobie, że dzisiaj tak naprawdę myślę sobie, że od poziomu chęci, nazwijmy to od poziomu chęci, bardzo zależy tak naprawdę trzeźwość. Im bardziej chcę przestać pić, tak naprawdę tym bardziej szybciej zarażę się programem i moje zdrowie nie będzie. Bo są tacy przyjaciele, którzy tak naprawdę chcą i nie chcą. Ja jak analizowałem siebie, przyglądałem się sobie samemu, to ze zdumieniem stwierdziłem, że jak piłem alkohol, to w pewnym momencie zaczęło to być tak naprawdę rosnąć chęć przestania picia. Wstawałem rano, o Boże, już więcej nie chcę tego pić, no tylko dzisiaj wyrzeczę kasa. Ale ta chęć jak gdyby narastała. I ona urosła do tak dużo, że wystarczyło taki zapalnik jak AA, coś to dało mi nadzieję. I ta nadzieja. Czyli już nie byłeś w tym stanie który jest charakterystyczny dla początku. Tylko to już po prostu moja jaś już chciała, już wszystko chciało. Albo się skończyć. To jest oczywiście nęcące i w ogóle powiem ci, że dla mnie jest dużą taką podpowiedzią list świętego Pawła do Rzymian, bo on mówi, że jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo łatwo przychodzi mi chcieć dobrze, ale wykonać nie. Że robię nie to dobro, którego pragnę, ale to zło, którego nie chcę. No to jest moja historia. Nie tylko trwania w zniewoleniu, ale także historia dzisiejsza. To znaczy takich codziennych wyborów. No wiadomo, że pragnienie jest, żeby uchylić nieba żonie, a wstać się, kurczę, nie chcę. Nie? To jest to samo. To jest ten sam mechanizm tej bezsilności. Nie? Tutaj znowu przychodzi sukur zrozumienie. Ja myślę sobie, że kiedy rozważałem jak gdyby przydatność wad i przydatność zalet, to ze zdumieniem stwierdziłem, że wada jest posmalowana na miodem, nie? Czyli kusi. Pomyślałem sobie, a dlaczego Bóg tak nas kusi tą wadą? Nie? I okazało się, że tak naprawdę to jest niesłychanie ważne. Nie wiedzielibyśmy, co tak naprawdę jest dobre, gdyby nie było zła. Nie wiedzielibyśmy, co jest piękne, gdyby nie było brzydoty. Nie? Ale mało tego, Bóg jak gdyby ułatwia nam tak naprawdę pobycie w tym, nazwijmy to, tych wadach. Dlaczego? Bo byśmy sami nie weszli. Gdybym ja miał wybór, nie? I nie byłoby tego kuszenia, to ja bym zawsze wybierał dobro. Bo jestem tak stworzony, jestem stworzony na dobre. Ale Bóg wiedział, że tak jest. Ja mówię, wiesz co, czasami trzeba, żebyś tak naprawdę troszeczkę się gdzieś posmakował czegoś innego. I myślę sobie, że to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Co spowodowało, że zacząłeś odzyskiwać wolną wolę? Nadzieję. Nadzieja? Tak. Że będzie normalnie, że będzie rodzina, że będzie dom. Na co to była nadzieja? Nie, ja nawet nie to było moim istotą, poszukiwałem. Bardzo mi pomogła tutaj moja sponsorka, dr Witkowska, która mi powiedziała tak naprawdę, że pokazała mi zegar, nie? To wahadło, które idzie. Że jak ja żyłem, że tak napiłem się, to byłem w tym euforii prawie, nie? I potem przyszło przygnębienie. Euforia, przygnębienie. I tak naprawdę w gruncie rzeczy ja już chciałem być w tym pasie, gdzie to wahadło jest naturalnie bije. Tylko nie potrafiłem w nim być. I dzisiaj tak naprawdę dzięki temu wiem jedną rzecz, niesłychanie ważną. Najpiękniejsza jest naturalność. Najpiękniejsze jest bycie właśnie naturalnym. Dzisiaj dopiero rozumiem, że jak zrozumieć monotonię i pokochać monotonię, to jest coś nieprawdopodobnego. To dopiero prawdziwie posmakować życia. Może to dziwnie brzmi, ale monotonia jest czymś nieprawdopodobnie istotnym. Jest piękna, bo moja. Tak.
Mm. I mało tego, monotonia tak naprawdę, ona nadaje życiu taki wymiar, jak gdyby, troszeczkę poza człowieczy. Może tak to nazwać. Jak ja pierwszy raz rozumiem monotonię? Byłem z żoną, byliśmy w Ziemi Świętej, na pielgrzymce i jechaliśmy tam, jeździliśmy tam autokarem. I zawsze jak wsiadliśmy do autokaru, to był taki jeden człowiek, który podchodził do mikrofonu, brał ten mikrofon i śpiewał. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Paskudny głos miał taki. Z początku nie mogłem wytrzymać tego. Nawet próbowałem go tam... Rozumiem. Ja nie mogę znieść, jak ktoś mówi błogosławionaśty. I tak staram się spuścić na to, ale kurczę, coś tam gdzieś w środku. I teraz co wsiadamy, to śpiewanie. I po pewnym czasie zacząłem to lubić. Pod koniec zaczynało mi tego brakować. I nagle ta jego monotonny ten głos, ten jego tego, nagle on mnie koił. Mm-hmm. Monotonia tak naprawdę koi, jak gdyby usuwa wszystkie jak gdyby chcieństwa, usuwa jak gdyby te wszystkie te przywary, jak gdyby te dążenia. My się zdaje, że gdzieś wznosimy się gdzieś ponad nasze potrzeby ciała. W pierwszym kroku są dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza z nich mówi o tym, że jesteśmy bezsilni. Tak. I to jeżeli mamy tak naprawdę nazwanego tego byka, który nas budł całe życie, nie? Tego konia, z którym się kopaliśmy bez sensu, czyli to jest alkohol, hazard, nie wiem, praca może być, to jeszcze gorzej, bo wtedy to jest jakby społecznie bardzo akceptowane. O, fajnie, pracuję dużo, 14 godzin, zuch chłop. Gdy mam to nazwane, gdy jestem w stanie to uchwycić, poddać się, uznać tę bezsilność, okej, ale co z kierowaniem? Jest jeszcze druga część tego kroku, który mówi o niekierowaniu. Tak. Więc dobra, jestem bezsilny, ale przecież kierować muszę. Jak puszczę koło sterowe, to przecież rozbiję się na rafa. Kto pokieruje? I tu jest to mnie zajęło bardzo wiele czasu i wiele przemyśleń. I myślę sobie, że tutaj uwielbiam ten temat tak naprawdę i uwielbiam rozmawiać z ludźmi. I czasami widzę, że za bardzo dużo chcę im dać na początek, wiesz? A na początek po prostu mam jedną rzecz bardzo ważną uznać. Uznać bezsilność to znaczy uznać, że ja sam tak naprawdę nie dam sobie rady. Że uznać bezsilność to znaczy, ja walczę z czymś, ale nie dam rady temu. Mhm. Puścić tą energię, którą tak naprawdę kieruje na tą walkę, po prostu wyzwolić. Bo ona ciągle skierowana na walkę z czymś, co nie przynosi żadnych efektów, nie? Większym, silniejszym, groźniejszym. Uznać rzeczywistość. Mhm. Bo to jest bardzo piękna sprawa. Ja uznaję rzeczywistość. Są ode mnie rzeczy silniejsze. I nagle ja odkryłem jedną niesłychanie ważną rzecz. Że tak naprawdę ja mam się nauczyć używać bezsilności jako stanu prawdy. Mhm. Czyli ja jestem bezsilny wobec innych ludzi, wobec innych zdarzeń, wobec bardzo wielu rzeczy jestem bezsilny i uznać to. I dlatego tutaj ta nasza modlitwa o pogodę ducha, która mówi: Boże, użyj mi pogodę ducha, a bym się godził z tym, czego nie mogę zmienić. A ja całe życie chciałem zmienić to, co się nie dało zmienić. Dopowiedzmy tę modlitwę, bo ona jest piękna, może niektórzy jej nie znają. Tak. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Bardzo piękna, bardzo mądra modlitwa i o dziwo, znam ją już 30 ileś lat i ona ciągle jest świeża. To prawda. I ciągle i skuteczna, pomaga. I pomocna. Ale powiedziałeś o tym, że uznać fakty. Co jest przeciwnikiem w tym uznaniu faktów? Moim zdaniem w pierwszej kolejności pycha, nie? To oczywiście. Ja się bronię. Tak. Nie mogę być aż takim nieudacznikiem. A skąd to się wzięło? Mm. Wzięło się to z wychowania, to co nam wklepali. Ty jesteś kowalem swego losu. Tak naprawdę twoje tak życie jest w twoich rękach. Ty tak kierujesz jest. Tak naprawdę życie. Ciągle mówi. Ty masz radę. Dasz radę, tak. Ty jesteś, budowniczy, tak, wszystko tak, mogę. Wszystko mogę. Zawsze lubię wspomnieć w tym momencie, taka była knajpa, do dziś jest tam restauracja, nie jest to kryptoreklama, Lotos się nazywała, z Połemowska. Tam głównie śledzi, klorneta, Wuda. I tam wisiał i do dziś wisi napis na ścianie: Mistrzów świata, uprasza się o spokój. Słuchajcie, byłem takim mistrzem świata, wiem o co chodzi. Nie? Wiem, że to tak naprawdę daje rady. Trochę można to porównać chyba do trzymania wielkiego koła sterowego, które, swojego życia, które nie jest do niczego przymocowane. Tak, dokładnie. Tak naprawdę jest ciężarem. To iluzja taka, że ja kieruję własnym życiem. Nie, to jest nieuznawanie rzeczywistości. Mm. Tak. To jest taka zabawka, którą nam tak to nawet dano, wklepana nam w głowę i nam się wydaje, że my tak naprawdę jesteśmy panami własnego losu, jesteś kowalem własnego losu. Czy kiedy uznałeś tę bezsilność, poczułeś ulgę? Tak.
Kiedy poczułem ulgę tak naprawdę, kiedy uznałem, że nie tylko jestem bezsilny wobec alkoholu, ale bo jest bardzo wielu zdarzeń. Bardzo wiele mi to ulgę przyniosło. Ja miałem taką ochotę na jakieś chyba, nie wiem, powinność tak mi się wklepała, że ja muszę coś w tym życiu zrobić. Kurna, no muszę coś zrobić. A ja co mam zrobić? No trochę zmienić ten świat, nie? Mm-hmm. Tylko nie wiedziałem, jak to zrobić, co zrobić, nie? A dzisiaj tak naprawdę wiem. Tak naprawdę nie. Ja nie muszę. Ja mam tylko jedną rzecz tak naprawdę zrobić. Mam się nauczyć radować życiem. Swoim własnym. Jeżeli to nie ja tak naprawdę jestem chory, ale to ktoś bliski z moich i teraz właśnie oglądam ten program i jestem wkurzony na to, że on tego nie słucha, nie? To on powinien słuchać. To czy jest dla mnie jakaś podpowiedź, co zrobić, żeby nie myśleć, że zmiana zewnętrza spowoduje zmianę mojego życia? Czy można jakoś trafić i zrozumieć, że to we mnie ma się zmienić, nawet jeśli to nie ja choruję? To jest to, co się nazywa świadomość. Świadomość tak naprawdę tego, że nie ja kieruję własnym życiem. Mm-hmm. I tutaj bezsilność tak naprawdę jest tym momentem, w którym ja właśnie to zacząłem rozumieć, że nie ja tak naprawdę kieruję własnym życiem. Że ja tak naprawdę nie mam wpływu na życie innego człowieka, bo Bóg dał nam tak naprawdę cudowną rzecz, dał nam wolność. Mm-hmm. Każdemu z nas indywidualnie, osobno się da wolność. I mało tego, każdy z nas, Bóg się opiekuje, a dzisiaj wiem, że się opiekuje mną, bo mi daje uczucia. Bardzo wiele strawiłem na tym, żeby się dowiedzieć, gdzie te uczucia cholera są. Kto tam naprawdę to robi, nie? Ja mam pewien wpływ na uczucia. Mam pewien wpływ, nie? Że jeżeli robię jakąś rzecz i widzę, że to mi przynosi dobry nastrój, mm-hmm. to znaczy, że Bóg mi podpowiada, rób to, bo to ci przynosi dobry nastrój. Czyli mogę tak naprawdę tymi uczuciami, ale do końca ja nie steruję. Ja co więcej, ja bardzo często ich nie rozpoznaję. To jest dla nas wszystkich jest taki, żeby teraz odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja czuję. O. Znajdź człowieku w sobie tę odpowiedź. Co czujesz? Dokładnie. Kiedy to pytanie zadał mi mój sponsor, kiedy wychodziłem ze swojego pierwszego uzależnienia, a był maj i siedzieliśmy koło łazienek, to powiedziałem, że bzy, bo właśnie to czułem. To wiedziałem, że czuję. A co z uczuciami? Sorry, jakie uczucia? Jest takie narzędzie, które się nazywa, może warto o tym wspomnieć, dzienniczek uczuć. O, warto. Warto o nim pamiętać. To jest tak naprawdę prosta rzecz. Otwiera się zeszycik i dzieli na trzy tabelki. W jednej się pisze fakt, który miał miejsce, zdarzenie, w drugim myśl, która wtedy się pojawiła, a w trzecim uczucia. I co się okazuje? Że wszystkie te trzy rzeczy są zupełnie jakby innych kategorii, nie? Tak. To są... Skąd ta rozbieżność między myślą a uczuciem? Nie? Myślę, jak ona może się tak na mnie patrzeć? Pewnie utytułany jestem w błocie, ale w uczuciach jest nadzieja, że ona jednak... Albo odwrotnie. To jest ciekawe, nie? To jest troszeczkę dla mnie jeszcze zagadka tak naprawdę. Jak się tworzy myśl, nie? Bo ona... Wiem, że jedną rzecz. Mam wiele różnych doświadczeń, nie? Uczucia i to wszystko... I że to taki tygiel i tego tygiel się wynika, jak gdyby produkuje się myśl, nie? Ale tego to nie potrafię tak naprawdę do końca zrozumieć, nie? Skąd to się bierze. Ważne jest, żeby się tej myśli przyglądać i to jest niesłychanie istotne i ważne. Na pewno. Że tak, bo praca nad sobą w gruncie rzeczy polega na jednej z bardzo ważnej rzeczy. Znać własne uczucia, własne myśli. Mhm. I to, co powiedziałeś, ten dzienniczek uczuć bardzo w tym pomaga. No i niech za tym idą też czyny. Za tymi dobrymi uczuciami, dobrymi myślami jeszcze też idzie moja postawa, a nie tylko znajomość. Ale jeszcze najważniejsza rzecz idzie. No. Idzie taka rzecz, tak naprawdę przyjaźń do siebie samego. Ty masz się zaprzyjaźnić z sobą samym. Obcowanie z sobą samym polega na tym, że ja tak naprawdę znam własne myśli i własne uczucia. Najpierw się polub. Tak. Potem dopiero ewentualnie z pomocą Boga zmieni. Tak. Dokładnie tak jest. Najpierw poznaj. Tak. Potem polub. O. Potem zmieniaj. O. Nie sam. I myślę sobie, że to jest bardzo istotne, ważne, że dzisiaj wiem tak naprawdę, że droga do Boga, w gruncie rzeczy tak prawdziwa taka droga do Boga, to jest najpierw masz polubić siebie, potem masz być przyjaźni z innymi ludźmi i dopiero tak naprawdę możesz zaprzyjaźnić się z Bogiem. Naprawdę zaprzyjaźnić się z Bogiem. Felku, jestem ci super wdzięczny za to nasze pierwsze spotkanie w tym studiu. Już minęło, wiesz, nawet nie wiadomo kiedy. Ale chcę cię namówić na to, żebyśmy spotkali się w kolejnych krokach, w kolejnych miesiącach, ale na koniec mam dla ciebie niespodziankę, bo mam nadzieję, że uda nam się połączyć, co prawda nie z Akron, ale z Chicago, bo dzisiaj Irenka, nasza Hojfeld, czyli członek zarządu Fundacji Domu Doktora Boba z Akron przez wiele lat, dziś już nie, ale nasza przyjaciółka i taka bym powiedział, no biało-czerwona krew płynąca przez Akron jest chyba na linii, jeśli się nie mylę. Irenko, czy nas słyszysz? O, nawet widać Irenkę! Cześć! O, miło. Witaj! Może być trochę opóźnienie w głosie, ale mam nadzieję, że za chwileczkę Irenkę usłyszymy.
Proszę ściszyć. Co ja mam ściszyć? Jest Irenka i ją widać, ale tak naprawdę nie do końca chyba możemy się porozumieć również dźwiękowo. Irenko, witaj serdecznie. No witam was też. A, no super. Jesteśmy tutaj z Felkiem i rozmawiamy o pierwszym kroku, który powoli no jakoś nazwaliśmy go wstępnie. Ponieważ to pierwsze spotkanie z całej tej plejady, to pomyślałem, że dobrze by było, żebyś uchyliła nam rąbka tajemnicy tak naprawdę czym. Dzisiaj jest to miasto, które w 30-tych latach było stolicą biznesu. Akron, w którym spisano pierwsze kroki z 12. Czym jest Akron? Akron jest tak naprawdę kolebką AA, tam gdzie się AA rozpoczęło, gdzie dr Bob i Bill W. się spotkali. No i Bill W. pomógł doktorowi Bob, żeby on osiągnął trzeźwość. Także dla nas, dla mnie osobiście Akron jest wspaniałym miejscem historycznym. No i oczywiście jest miejscem, gdzie ja mieszkam, więc musi być moje ulubione, tak? Najbardziej kocham Akron w czerwcu. Wtedy właśnie w tym miejscu, gdzie mieszkasz, nagle ni stąd, ni zowąd, z różnych stron całej Ameryki, ale i całego świata zjeżdżają się polskojęzyczni, a często też polskiej narodowości alkoholicy. I nagle ponad setka chłopów, niektórzy na motorach, wytatuowani, trzeźwi jak niemowlęta, stoją przed tym twoim domkiem i naprawdę jest to meeting no niezapomniany. Bardzo ci dziękuję za to, że mogłem tam być. No ja się bardzo cieszę, że mogę, że to miejsce jest. Ja jak zaproponowałam, żeby się u mnie zbierać w ten piątek wieczorem, to sobie nie zdawałam sprawy, że naprawdę jakie to ogromne będzie miało znaczenie. A myśląc o tym dla Polaków, dla trzeźwych Polaków i dla Polaków i ich rodzin, ponieważ naprawdę ja uważam, że moje miejsce, gdzie ja mieszkam, jest po prostu łącznikiem dla Kanady, Stanów, Polski, no i jakiegokolwiek Polaka, który chce i lubi przyjechać do Akron. No mam nadzieję, że spotkamy się tam również z naszym dzisiejszym gościem programu. Tak, Felku, jasne, możesz, tylko... Irena, ja nie pokazuję swojej twarzy, bo zachowuję anonimowość, ale chciałem się do ciebie przytulić. Tak po prostu chciałem cię pocałować, pozwolę, że to zrobię. Czuj się przytulona, bardzo miło. I chciałem ci podziękować. Chciałem ci podziękować za tę opiekę nad Polakami, za tę opiekę nad tym naszym ukochanym miejscem. Irena, jestem ci naprawdę głęboko wdzięczny. Mam nadzieję, że się spotkamy. I teraz zapraszam cię na nasze 40-lecie do Warszawy. I myślę sobie, że to jest naprawdę wspaniała sprawa. Dziękuję ci za to, co robisz. Po prostu kocham cię. Dziękuję ci bardzo. Od razu... Od razu dodajmy, że owo 40-lecie już w sierpniu w Warszawie na Torwarze. Mam nadzieję, że wielokrotnie będziemy mieli okazję mówić o tym miejscu. A teraz chcę państwa i ciebie, Felku, zaprosić na podróż, którą wspólnie z Irenką odbyliśmy. Irenko, ruszamy krokami po Akron, a zaczynamy oczywiście na tym naszym flagowym okręcie Mayflower. Tak nazywał się okręt, na którym Kolumb odkrywał Amerykę. My odkrywamy w jakimś sensie Amerykę 12 kroków dla tych, którzy o programie jeszcze nie słyszeli. Popatrzmy, jak to się wszystko zaczęło. Dziękuję ci, Felku, za czas w studiu. Dziękuję. Akron, stan Ohio, do niedawna największa stolica biznesu Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj troszkę już zapomniane miasto. Wraz z Irenką chcemy odwiedzić miejsce, gdzie zaczęła się historia wspólnoty AA, anonimowych alkoholików, gdzie po raz pierwszy pomyślano o tym, że mogą istnieć kroki wiodące do pełnego wyzwolenia. Będziemy szli do jednego z najpiękniejszych hoteli ówczesnego świata, do hotelu Mayflower. Czym on się charakteryzował? Ten hotel był wybudowany w 1931 roku z głównym celem, aby ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali, bardzo bogaci ludzie, mieli miejsce ekskluzywne i się tu mogli zatrzymać w hotelu, że miał wszystkie luksusy, jakie możliwe w tych czasach. Największe biznesy świata realizowano w tym hotelu. Tutaj albo tu realizowali, albo tu się zatrzymywali i mieszkali.
pewien makler giełdowy, który z różnym szczęściem radził sobie na giełdzie nowojorskiej, przyjechał tu zrobić interes życia. Miał wtedy 6 miesięcy trzeźwości. Mówimy o Billu W, Billu W. Temu, któremu zawdzięczamy 12 kroków. O tym, któremu zawdzięczamy 12 kroków. Idziemy jego tropem, żeby zobaczyć wnętrze hotelu My Flower. O ile się nie mylę, kiedy Bill W. jechał do tego hotelu, nie bardzo go było stać na takie luksusy. No naprawdę, on miał ogromne nadzieje i dlatego wybrał ten hotel, żeby tu się zatrzymać, żeby wyglądało, że on jest bardzo ważny, że on ma pieniądze i że on, jak będzie ten, starał się ten biznes maklerski załatwić, to żeby miał ten prestiż specjalny. Słowem, także to było się na interes życia. Ale oczywiście. W XXI wieku ten hotel może nie zachwyca pięknem, urodą, szykiem, ale wtedy to był naprawdę top of the top architektury hotelowej. Popatrz na te detale tu, przy samym wejściu, jakie przepiękne są detale. I to wszystko przecież ręcznie na zamówienie specjalnie było robione, żeby ten hotel miał specjalny smak, wygląd wyraz, i taki wyraz prestiż. Bill W. z małą walizeczką i wielkimi planami wchodzi po tych schodach, by rozpocząć nową historię. Historię, która zaważyła na XX, XXI wieku i na milionach ludzi na całym świecie. Jesteśmy przy menu w tym sławnym hotelu, w którym wszystko się zaczęło i powiem Ci, że całkiem korzystna oferta, bo Hollywood steak za $1.70 to jest, myślę, warto. Bardzo dobra cena, tak. Bardzo dobra cena. Nie widzę drinków, więc chyba jednak karta alkoholowa była gdzie indziej. Szczęśliwie ta karta drinków nie przydała się tu Billowi W. Ale nie uprzedzajmy faktów, bo o tym opowiemy piętro wyżej. My Flower. W pełnym ożaglowaniu. Tym statkiem Krzysztof Kolumb zdobywał Amerykę. Tymczasem właśnie w hotelu My Flower odkryto Amerykę dla milionów trzeźwiejących, a właściwie tych, którzy pragnęli oderwać się od swojego nałogu. Nieważne, czy był to alkohol, seks, narkotyki. Tak naprawdę program, jak wiemy, stał się uniwersalnym narzędziem pomocy. Wychodzimy z windy w hotelu My Flower, by ruszyć do tego eleganckiego lobby, w którym tak naprawdę rozegrała się ta największa wojna w 1935 roku we wnętrzu Billa W. We wnętrzu Billa, tak. To był naprawdę bardzo trudny moment dla niego, ponieważ wiemy, że on już wiedział w tym momencie, jak miał te trudności, już wiedział, że ten biznesowy interes mu się nie uda. Co zadecydowało, że ten genialny plan biznesowy legł w gruzach? Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, ponieważ jak był przyjechał, on to naprawdę przyjechał na pożyczone pieniądze i była spółka, która go popierała na giełdzie w Nowym Jorku. Ale oni nie mieli dokładnego planu. Plan był taki, że on przyjedzie tu i może jemu się uda za dość małe pieniądze kupić drugi biznes, taki mały. Przechwycić jakąś firmę. Ale to się wszystko rozleciało, ponieważ w tej firmie, jeśli ja pamiętam dokładnie, w tej firmie nie można było ustalić dokładnie kto i co. Także nie było to 100%, że wszystko było ułożone. On tak naprawdę przyjechał trochę bez poważnego planu, ale z ogromnymi nadziejami. I żyjąc ponad stan, dodajmy. I właśnie w tym hotelu, mniej więcej w tym miejscu, dowiedział się, że nic z tego nie będzie. Że musi spojrzeć Lois prosto w oczy i powiedzieć, sorry, znowu nic. Pierwsza pokusa człowieka, który dopiero 6 miesięcy nie pije, jest taka, ukoić ból. Miał dodatkową pokusę. Więc trzeba pamiętać, tu jest duży ruch, dużo ludzi, on stoi i nie wie, co zrobić. Rozpacz, musi albo do domu natychmiast wracać, albo no coś wykombinować i nie wiadomo co. Ale pamięta, że jak wypije, to o tym zapomni. Tak? Niekoniecznie, że to się wszystko rozwiąże, ale ukoi ból na trochę. No i jest tutaj w tym miejscu, w tej sali, a tam jest bar.
I on słyszy i te szklanki, i muzykę, i wesoło, i go ciągnie. On wie, że tam może trochę spokoju znaleźć. Że tam będzie u siebie. Tak, tak, że przynajmniej wie, co tam się stanie, nie? Tak, tak. Na parę minut, czy na godzinę, czy co. Co się dzieje, i ta pokusa jest. Ale on znowu wie, jak beznadziejne to życie miał przez tyle lat, jak wypił. I że nie mógł się opanować, nie mógł wrócić, było mu bardzo trudno. Dużo zawodów, bardzo dużo żalu stracił. Od Lois i od samego siebie, że on tyle stracił. Więc ma te parę miesięcy trzeźwości. Ma za sobą takie straszne rzeczy, jak poronienie dziecka przez tak? Lois, niezgodę na adopcję w wyniku jego alkoholizmu. Wielokrotnie podpisywane zobowiązanie w imię Boga, tak, tak. Że już nigdy więcej i nie chce po prostu... Nie chce. Żeby znów okazał się luzerem, przegranym. No i pamiętaj, że on miał tą wizję, tak? Mm-hmm. I w tej wizji on zrozumiał, że siła wyższa mu pomoże, ale on musi się o to zadbać. I wie, że ma możliwość skontaktowania się z jakimś pośrednikiem tej siły wyższej tu na ziemi. Czemu nie kapłanem? Ale nie po to, żeby iść do spowiedzi, tylko po to, żeby ten skontaktował go z kimś, kto zna ten problem. Kto nie pije, kto jest albo pije i kto może go zrozumieć. Co robi? No więc po pierwsze w Stanach Zjednoczonych w każdym hotelu jest zwyczaj, że jest lista kościołów lokalnych, różne wyznania, przeważnie chrześcijańskie, i na tej liście zawsze jest wymienione nazwa kościoła, adres, no i kto jest pastorem albo księdzem. Czy to jest oryginalna lista z tamtego czasu? To jest podobna. Tak lista wyglądała w tamtych czasach. Ale kontakty są dziś aktualne? A pewnie dzisiejsze aktualne, tak. Baptyści, katolicy, scjentyści, Church of Christ, episkopalny kościół, luteranie, metodyści, Nazaret. Tak, prezbiterianie, nawet universalist. I jaki numer wybiera? On po prostu zaczął dzwonić od samej góry. Dobra, próbujmy. No i dzwonił parę razy i tam nie wiemy dokładnie, czy 5, czy 10 razy, ale wiemy, że ostatnią monetę włożył. Aha. To było takie po prostu symboliczne ostatnia nadzieja. Mhm. Ponieważ... już miał te osoby, tyle osób mu powiedziało albo nie, albo po prostu powiesiło słuchawkę, nie zwracało uwagi, nie wysłuchało. Mm-hmm. Ale z tą ostatnią monetą mężczyzna się odezwał i to był, jego nazwisko Tanks, to był pastor. I on powiedział, ja panu nie mogę pomóc, ja o tym nic nie wiem, ale ja znam osobę, która może panu pomóc. I tą osobą była Henrietta Cyberling, która tutaj... Dziedziczka. Dziedziczka, bogata, tak. Dziewczyna. Ona była synową barona gumy. Mhm. Ona była... Tego, który był wspólnikiem właściciela firmy Goodyear? Tak, Goodyear i później Cyberling, i oni mieli ogromne posiadłości, zarabiali bardzo duże pieniądze na sposobie galwanizacji. Warto dodać, że byli tak bogaci, że żeby wybudować zamek, w którym mieszkała ta rodzina, ów Cyberling, tak, Cyberling wysłał 7 czy 10 architektów do Anglii, żeby studiowali Tudorski. Słowem elita tutejszego miasta. Tak, oni mieli bardzo duże pieniądze w tych czasach. Bill dzwoni stąd do niej? Nie. Reverend Tanks, ten pastor, najpierw do Henriety zadzwonił i później on skontaktował się tutaj, skontaktowała się Henrietta z nim przez oksfordzką grupę. Mm-hmm. Także ten kontakt z Henrietą był miał i Henrietta koniecznie zapraszała, żeby Bill do niej przyszedł jak najszybciej, żeby się spotkali i że jak zrozumiała, czego szuka, to dla niej się wydawało, że to była najwspanialsza rzecz, ponieważ ona była również przyjaciółką Ani i doktora Baba. I ona wiedziała... Pierwsza osoba, która pojawiła jej się w głowie, to był właśnie doktor Bob. To jest ten człowiek, oczywiście, którego szukasz. To o to chodziło, bo Ania i Henrietta starały się pomóc doktorowi Bab przez wiele lat, żeby tą jakąś trzeźwość osiągnął. I jak ona usłyszała, że tu ktoś szuka,
osoby, która ma problem z alkoholem, no to Bob był najlepszym wyborem. Wiedziała, o co chodzi. Czujmy się w Villa W, bo tak naprawdę stojąc tu, w tym hotelu Mayflower i ciągle mając tę pokusę picia, tak naprawdę ma tylko jakąś lekką nić nadziei. W dodatku tak. Za ostatniego coina, za ostatnie tak. 25 centów zdobytą. Co robi? Czy wiemy, co robi tego wieczoru? Wiemy, że one tego dnia się porozumieli bardzo wyraźnie i ona zaprosiła go na kolację na następny dzień do siebie i zapewniła go, że doktor Bob tam już będzie. Będziemy w tym miejscu. Teraz dzwonię podziękować owemu ojcu, który mam nadzieję nas słyszy, za to, że wtedy odebrał ten telefon. Usłyszał halo, tak, być może, nie znam nikogo takiego, ale chętnie ci pomogę. Dzisiaj temu ojcu z wszystkich sił dziękujmy, dlatego że ta rozmowa tak naprawdę zapoczątkowała całą lawinę zdarzeń, która ocaliła miliony. Także odbierajcie telefony, drodzy księża, gdy ktoś dzwoni nawet w środku nocy. Hotel Mayflower, który stał się swoistym Betlejem dla wspólnoty AA i szerzej dla ludzi, którzy są związani programem 12 kroków, także w te święta świętuje narodzenie Pana Jezusa. Przepiękna naprawdę wystawa rozmaitych figurek z tamtejszej epoki, tak naprawdę z tych wydarzeń, które miały miejsce 2013 lat temu. I symbolicznie w tym miejscu obecne jest Boże Narodzenie dla bardzo wielu cierpiących na tę nieuleczalną chorobę, jaką jest alkoholizm, narkotyki, hazard, seksoholizm, pracoholizm, obżarstwo i wiele, wiele innych, ciągle nowych uzależnień. To był pierwszy odcinek Kroków po Akron, który co tydzień będziemy mieli okazję robić, no przez czas jakiś, myślę, że przynajmniej 2 miesiące, bo jest naprawdę co oglądać w tym prześlicznym mieście, a Irena dała serce, czas i wiedzę, by Państwo mogli po raz pierwszy, sądzę, w historii telewizji w Polsce w ogóle zobaczyć te miejsca i poczuć smak tych kroków u ich źródła. A u nas człowiek, który trzyma stery legendarnego ośrodka apostolstwa trzeźwości imienia ojca Benignusa, Adam Michalski, witam ojcze. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, bo rzeczywiście zakroczym na tej mapie trzeźwościowej naszego kraju, mapie pomocowej też, to zawsze była taka wyspa skarbów, prawdziwych skarbów, nie tam takich jakichś tam przebranych, oszukanych fałszywek, tylko rzeczywiście odzyskiwanej wolności. Jak jest być kapitanem tego zasłużonego okrętu? To na pewno nie jest zadanie dla słabeuszy. No. Czy czuje się ojciec silny? Bo dziś o bezsilności mówimy. To podchwytliwe pytanie. Powiedziałbym, właśnie czuję się bezsilny. Aha. Ja to nawet mówiłem braciom, że modlę się, żeby nie popsuć. Mhm. Że to się samo kręci. Że tu trzeba tylko być pokornym i pozwolić, żeby te kroki, czy ten program poszedł. Mhm. Chcemy Państwa bardzo zachęcić już na samym początku naszego spotkania, żeby włączyć się do tej rozmowy, pokłócić się może nawet z nami. Zapraszamy. Albo podzielić się jakimś bólem. Numer telefonu 48 to kierunkowy na Polskę, a potem 882 12 12 80 882 12 12 80. No mam nadzieję, że ktoś zadzwoni i podzieli się też swoim doświadczeniem bycia w programie albo niezgodą na bezsilność. Dzisiaj rozmawialiśmy z Maciejem Staneckim, wydawcą naszym, na temat patrona dzisiejszego dnia, bo mamy Epifanię. Owszem, objawienie pańskie. Przepiękne święto, którego negatywnym bohaterem jest kto? Straszliwy król Herod, który po prostu dybie na życie naszego Zbawiciela, ale jak się potem okazuje, tych żyć bardzo wiele poświęcił. Z czego? Tak naprawdę ze strachu
i z niezgody na bezsilność, że oto się tutaj rodzi Mesjasz Pan, przyszły król. Mhm. Nie? Czyli jest to moim zdaniem idealny antypatron tego kroku pierwszego, czyli ktoś taki, który ewidentnie pokazuje nie. Co tak naprawdę jest głównym wrogiem naszym, by uznać bezsilność? I jeszcze do tego patrona, to chcę ci powiedzieć, że on w gruncie rzeczy troszkę pomógł. No. Nawet jak był tym, który no, nie bardzo się tam przysłużył w późniejszej historii, to jednak magowie do niego trafiają. I to on, no, tak, jeżeli mają iść do króla, no tak, Jerozolimę. I on, tak, oczywiście tu ma, byśmy powiedzieli, nietrzeźwość, bo nie zna, czy nie do końca chce zdradzić swoje intencje. To dlatego ta pokora, ciężko mu potem ściągnąć tą koronę i złożyć ten ukłon. Ale zwróć uwagę i tu państwo też niech na to zobaczą, że jednak Pan Bóg i przez Heroda jako to zaćmienia troszkę tej gwiazdy i mówi, że tam w Betlejem. Przed chwileczką z Felkiem, z którym zresztą nie tak dawno spotykaliśmy się u was na takim spotkaniu rocznicowym, pięknym, rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę krok pierwszy to jest zgoda na realizm, a głównym wrogiem tej zgody jest duma. Czy no, w przypadku Heroda to prawda? Czy zgadzasz się z tą definicją? Ojcze, bo na pewno trafia do ciebie wielu takich, którzy chcieliby. No chciałbym, ale nie... Ale nie ma tej zgody na bezsilność, bo przecież facet musi dać radę. Przeor, nie wiem, gwardian, dyrektor też musi dać radę. Czy to nie jest prawdą? No jest troszkę przymus jakby w naszej głowie tego społeczeństwa czy środowiska, które by nas tam niby zmuszało do pewnych rzeczy, że ja muszę dać radę. Jednak pięknie mówią o tym grupy samopomocowe w swoich trzeźwych myślach, że do programu nie można być... Kim? Do programu nie można być... za głupim, do programu można być za mądrym. Głowa może przeszkodzić. Może ewidentnie w trzeźwieniu, w rozwiązywaniu różnych rzeczy nie? Przeszkadza nasze wnętrze. My troszkę mamy to w chrzcie, nie? Że nasze poznanie dobra i zła nam przeszkadza. Że bronimy się przed pewnym złem, które nam się jawi jako w ramach tego grzechu pierworodnego. I mówimy, nie, Panie Boże, nie przez terapię, nie przez meetingi, bo przez wspólnotę, nie przez księdza, nie przez moją żonę, nie przez Heroda, nie, ty to zrób inaczej, nie przez krzyż, ty to zrób inaczej. Czyli jak? Nie? Pan Bóg mówi, jak ty chcesz? No to i często w takim znaczeniu potraktujemy Pana Boga jak lampę Aladyna. Złotą rybkę, co to się potrze. A tymczasem ta najpiękniejsza odpowiedź, jaka może paść, to mamy ją w Marku, 10 rozdziale, gdzie co chcesz, abym ci uczynił, pyta się niewidomego. I ten mówi, Rabbuni, abym przejrzał. To jest bardzo pierwszokrokowy fragment, nie? Znaczy, jeżeli ja nie przejrzę, to no, nie mam żadnej szansy pójść dalej. Czyli jeżeli ja będę tak naprawdę przychodził tylko, żeby Pan Bóg do mnie wyrównał baczki, a nie tak naprawdę rozerwał tego starego człowieka na strzępy, żeby mógł się urodzić nowy, no to biada mi, nie? O, tylko Rafale, no, zwróć uwagę, że my na początku nie do końca musimy to dobrze rozumieć. Tak było ze świętym Franciszkiem, który usłyszał z krzyża, tak, San Damiano, tak, Franciszku, idź i odbuduj mój kościół. I Franciszek bierze to na początku, wiesz, w swojej, tak byśmy powiedzieli, tym małym rozumku, czy ludzkim rozumku, tak bym powiedział, dosłownie. Bierze tak kamienie, odbudowuje, dopiero później w perspektywie czasu odkrywa coś niesamowitego, że Pan Bóg mówi tak jakby więcej, jak ma odbudować ten kościół. Na czym to ma się opierać. I tak samo myślę, zwróćmy uwagę w krokach. Na początku to nam się tak jedna sprawa. Jak przychodzi alkoholik, no to mówi, tak, żebym nie pił. Żebym nie pił.
Albo żebym pił i umiał przestać. Skontrolował to jakoś. Nie? Przychodzi żona, tak? Żeby on nie pił. Albo chociaż, żeby mniej pił. Mniej pił. Albo kontrolowanie, tak? No bo to, żeby przynosił pieniądze do domu. Dopiero później ten program wiedzie aż po takie coś głębszego, co bym powiedział... Zupełnie niezwiązanego z alkoholem. Zupełnie. Nie? To jest niesamowite. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że w pierwszym programie jest kapłan. I to kapłan katolicki. Bo chrześcijaństwo tak naprawdę stało u samych źródeł początku programu, o czym może za rzadko się mówi, dlatego że zarówno Bill Wu, jak i dr Bob należeli do grup oksfordzkich. Będziemy o nich jeszcze opowiadać. To były grupy chrześcijańskie, które miały wprowadzać wartości właśnie chrześcijańskie w biznes. Ale tak naprawdę, kiedy te kroki powstawały, były spisywane przez Billa głównie, w wyniku powstania tych kroków powstały owe wszystkie wspólnoty krokowe, ale pewien jezuita, Ed Dowling, przeczytawszy te kroki, popędził do Billa Wu i mówi w te słowa: skąd ty znasz świętego Ignacego Loyole? Na co Bill odpowiada: pierwszy słyszę o gościu. Że ten program tak naprawdę zawiera w sobie masę wątków chrześcijańskich. Dla mnie lubię o nim myśleć jako podpowiedzi, jak dobrze przeżyć 5 warunków dobrej spowiedzi. To jest tam, nie? W tym programie jest zawarte. Tak, czy często ten program przydaje się w posłudze duszpasterskiej wam? Nie tylko w Zakroczymie, ale w ogóle kapłanom. Idealnie się przydaje. Tylko trzeba go umiejętnie poprowadzić. A propos dzisiejszego też święta, czy uroczystości. Ja myślę, że bo to dlatego grupy samopomocowe tak to robią zawsze, żeby on był uniwersalny dla wszystkich. Tak. Że to objawienie dotyczy i czy ma dotyczyć wszystkich. Pewnie, że my nie byłbym księdzem, czy nie pracowałbym w takim miejscu, gdybym nie mówił, nie, o tym, że Pan Bóg istnieje, nie? I jest Nim Jezus Chrystus, czy Trójcy i prawdziwy. Że zbawił cię na krzyżu. Że zbawił. Że cię kocha. Że jesteś grzesznikiem. Widzisz, tak jest. Ale ciągle będziesz potrzebował Jego pomocy i nigdy się nie zawiedziesz, jeśli tylko zawołasz. Ale ma ojciec rację, że to dróg dojścia jest nieskończenie wiele. Jest dużą mądrością programu, że mówi, w tym ujęciu mówię dla alkoholików, mówi o Bogu, jakkolwiek go pojmujemy. My, prowadząc warsztaty 12 kroków dla chrześcijan, mówimy, na ile go pojmujemy, co jest bliższe temu naszemu rozumieniu, ale jestem bardzo wdzięczny autorom pierwszym tego programu, że tak szeroko zaczęli łowić, bo tak naprawdę, nie wiem, czy się ojciec ze mną zgodzi, ale nie ma możliwości nie spotkania Boga i to Boga osobowego, jeśli się w program 12 kroków wejdzie na serio. Bez takiego, nie żeby coś załatwić, tylko na serio. Idę w pewną przygodę. Tam jest, tam on czeka. Bez dwóch zdań. Bym powiedział, tutaj jest też potrzebny jeden ważny czynnik, żeby to dobrze zaistniało. Prawda. Życie prawdą. Że ja do końca z sobą będę szczery. I wtedy mnie to poprowadzi do spotkania osobowego Boga. Bo na początku siłą wyższą może być dla mnie wspólnota, tak? Drugi człowiek, ten, który mi głosi. Tak? Mogę w takim znaczeniu zobaczyć anioła, który jednak mi tą rękę, tak jak Tobiaszowi i tak dalej, no, powie, czy poprowadzi, przeprowadzi z jednego punktu. Ale później tą gwiazdę mogę betlejemską zobaczyć. Tak. Tylko, jakąś nadzieję, iskierkę czegoś. I to, jeśli się trzymam tej gwiazdy, jestem konsekwentny w tej logice, zawsze doprowadzi do tego osobowego Boga. Zawsze. No to skoro było o aniołach, to ja teraz proponuję taką historyjkę obrazkową, jeśli ojciec pozwoli. Będzie o aniele, będzie o diable, no i przede wszystkim będzie o bezsilności. Komiks, pierwsza odsłona tego komiksowego ujęcia 12 kroków. Thank you.
paradoks poddania się, by zwyciężyć, jest naprawdę trudno zrozumiały, ale z drugiej strony, jeżeli ja nie uznam swojej bezsilności, jeżeli ja nie przestanę kopać się z koniem, to na co mi Bóg? Do czego mi on właściwie? Przecież jeżeli daje radę, to tak naprawdę po co cały to towarzystwo? Po co ci święci? Po co ta Ewangelia? No tak zwyczajnie mówisz o faryzeuszach, nie? No po tak. co im Zbawiciel, jak, po co im Mesjasz, jak oni sami sobie dają radę? Mhm. Nie? To jest przesilenie w Starym Testamencie już. Nie? To dlatego my w każdej mszy, zwróć uwagę, a propos pierwszego też kroku, uznajemy swoją bezsilność w tym, tak, uznajemy siebie za grzeszników. Czasami spotykam też takich kapłanów, którzy mówią, no czemu ci anonimowi alkoholicy ciągle tak się, a bo ja jestem tam Adam, tak, alkoholik. Po co się tak katują, tak? Tak, tak. Czemu on ciągle o tym ma mówić? A więc no, z tej samej przyczyny, dlaczego my w każdej mszy tak mówimy, tak, jestem grzesznikiem, tak? Ja potrzebuję tego Zbawiciela, potrzebuję tego, który do mnie przychodzi, tak? Niebiosa, rosę, spuśćcie nam z góry. Mhm. Nie? Ten adwent, to czekanie wynika właśnie z mojej kondycji, z tego, jak bodajże Palanowski kiedyś tam napisał, że ogrom wiary rodzi się z ogromu przerażenia nad własną kondycją. Ojciec Augustyn, pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. To jest, ja się oczywiście z tym zgadzam. W ogóle ten program, który tutaj robimy, nie tylko ten program 12 kroków, który jest czymś nieskończenie większym, ale powstał dla tak naprawdę nałogowych faryzeuszy, czyli dla mnie, dla nałogowych grzeszników. Ale to przypominanie sobie ciągle... muszę powiedzieć, że dla mnie też. No, to się dzieje. Bo to przypominanie sobie ciągle tej tożsamości. Gdybym ja ciągle o sobie mówił, Rafał hazardzista, Rafał, nie wiem, leniuch, Rafał, wiele jeszcze by wymieniać, ośmiela mnie, by powiedzieć, Adamie, czy ty jesteś też, potrafisz się zetykietkować w tym duchu? Mhm. Czy jest coś, o czym mówisz sobie, tak, jestem Adam, ktoś tam? Tak, mówię, jestem Adam, dorosłe dziecko alkoholika. Co to znaczy oprócz tego? Znaczenie słów rozumiem. Dorosłe dziecko alkoholika, czyli że rodzice albo któreś z nich. W moim przypadku jedno i drugie. Ojciec jest alkoholikiem, mama też. Chciałbym powiedzieć, że umarła po katolicku, ale tak, no niestety tak nie jest. Zaraz o tym. Zadzwonił do nas pan Waldemar, który bywał u was w Zakroczymiu. No i cieszymy się i witamy pierwszego naszego gościa dwunastokrokowego. Dzień dobry, panie Waldemarze. Co dobrego u pana? Dzień dobry. Czy ja jestem na antenie już? Tak, tak, tak. Słyszę pana cała Polska i kawałek świata. Aha, dobra, fajnie. Tak jak państwo już tam wiecie, mam na imię Waldek i jestem alkoholikiem. I szukając pomocy, różnej pomocy, trafiłem też do Zakroczymia. Polecił mi to jeden z kolegów. I byłem tam dwa razy. Jeszcze tam wtedy ojcem, takim samym szefem był taki inny ojciec. Bo ten ojciec, który jest teraz w studio, to chyba go jeszcze wtedy nie było. Szefuje ojciec Adam od ile? Od 3-4? Od 1 listopada, wcześniej już 3 lata, to nie wiem. Tak, posługa była. Posługa... Bo ojca Jana teraz można szukać na Łotwie. Pozdrawiamy, jeśli nas oglądają. Tak, Padre, pozdrawiamy. A ten młodszy ojciec gdzieś na misji w Afryce jest teraz, tak? Tak, tak. Zacharkiewicz, Mariusz. I co? Ojciec Mariusz. No i co pan zaczerpnął, panie Waldemarze, z tych wizyt w Zakroczymiu? To były, ja powiem tak, że to było, ja 11 lat wiedziałem, że ja mam kłopot duży. I chwytałem się różnych rzeczy, ale nic nie pomagało kompletnie. W Zakroczymiu byłem jeden raz, drugi raz. Miałem taką spowiedź generalną z całego życia tam w Zakroczymiu. I po powrocie z tego Zakroczymia znowu zacząłem pić. Ale to całe doświadczenie z tych lat, tego wszystkiego, z meetingów AA, z Zakroczymia, z rozmowami z innymi alkoholikami, to dało mi to taką bazę jakby, nie?
że w pewnym momencie ja już wiedziałem, co robić, bo wcześniej... Co dalej? Bo wcześniej to ja się dużo modliłem, na kolanach klęczałem, żebym ja tylko przestał pić. Tylko że jeszcze bardzo nie chciałem przestać. A co dziś pan czuje, kiedy słyszy o tym, że ma uznać bezsilność? Czy jest to już dla pana wyraz absolutnie bliski, z którym ma pan zgodę? Tak, już teraz mam, bo w pewnym momencie ja już byłem tak bezsilny w tym wszystkim, że wtedy pierwszy raz szczerze spojrzałem na wizerunek Chrystusa i powiedziałem: pomóż mi, bo sam nie dam sobie rady. I powiem, że odeszła ode mnie obsesja picia. Alkoholicy wiedzą, co to jest obsesja picia. To ciągłe coś z tyłu głowy, które nakręca człowieka, kiedy on się napije, kiedy i kiedy. I to mi odeszło, mogę i mówię to, jeżeli ktoś się mnie pyta, jeżeli jest na tyle czy zainteresowany. To mówię, że pomógł mi po prostu Chrystus. Panie Waldemarze, ze szczerego serca dziękuję, że pan zechciał podać dalej to doświadczenie, dlatego że czasem właśnie brakuje tej odwagi, by zawołać z bólu, bo czuję się za kiepski, żeby on mnie w ogóle wysłuchał. To też jest taka forma pychy, nie? Dla wszystkich innych jest, za wszystkich innych może umarł, ale ja to już jestem taki beznadziejny. I kiedy przychodzi ta refleksja syna marnotrawnego, że kurczę, nawet sługi mają co ich tego chleba pod dostatkiem, a ja tutaj głodem przymieram, no to wracamy. Panie Waldemarze, bardzo jestem wdzięczny. Mam nadzieję, że się spotkamy w Zakroczymiu. Fajnie, bardzo dziękuję. Zapraszamy. I oczywiście zapraszamy za tydzień do naszego studia również. 488-882-1280. A krócej, 882-1280. No, jak słyszeliśmy, już pierwszego debiutującego telefonu niestety nie wyemitujemy, bo on już za nami, znaczy na szczęście, ale zapraszamy, by być tym drugim. Zawsze są państwo tutaj mile słyszani, a jeśli ktoś może skajpować, to i widziani. Ojcze Adamie, wróćmy do tej historii, bo ja rozumiem znaczenie słów DDA, ale kim tak naprawdę jesteście? No nie mogę tutaj mówić za całą grupę samopomocową, mogę powiedzieć o moim doświadczeniu. I doświadczenie wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej, tak niefunkcjonującej dobrze, zaburzonych ról, ojciec nie jest ojcem, mama nie do końca jest mamą, skutkuje potem w życiu tego dorosłego, że w jakimś znaczeniu, w jakimś punkcie, a propos tej pierwszej bezsilności, trzeba uznać, że potrzebuje pomocy. Mhm. I potrzebuje pomocy, i tu jest ta modlitwa, o której pan Waldemar tak mówił, że często zaklinamy pewną rzeczywistość, mówiąc: niech będzie po mojemu. Ty zabierz to tak, jak ja bym chciał. To ja wiem, nie? Jak naprawić to, moje życie. To, no właśnie, nie? Daj mi na tyle siłę, czy taką historię życia, żebym ja sobie z tym poradził. Tak. To wtedy zrozumiałem i też przychodząc do zakonu na nowo to potwierdziłem, że ja właśnie sobie mam nie dać rady w takim znaczeniu. Mhm. Że dopiero wtedy, jak sobie nie dam rady, to Pan Bóg w swojej miłości mnie poprowadzi dalej i poprowadził. Nie? Mhm. Ale na czym ma polegać ta kapitulacja? Co ja mam zrobić, żeby podnieść ręce? Co, z czego zrezygnować? Uznać, co puścić? Uznać, że ja nie wiem. Ja troszkę tak się opieram troszkę na rozumie, na tym pierwszym, pierwszym punkcie. Że ja nie wiem. Nie wiem, czy państwo i czy Rafale zwróciłeś na to uwagę. Tam jest uznać swoją bezsilność, a nie bezradność. Mhm. Bo jest rada jest. Zawsze. Jest zawsze. Program jest. Ewangelia jest. Zbawiciel jest. Tylko ja nie zawsze chcę słuchać. Dlatego to rada jest tylko dla tych, którzy ową bezsilność uznają. Nie? Znaczy, to jest paradoks, nie? No pewnie. Uznajesz bezsilność, przestajesz być bezradny. Pani Małgosia ze Szczecina, mam nadzieję, że też uznałaby przestać być bezradną. Witamy, pani Małgosiu, ciepło. Witamy. Szczęść Boże. Co pani czuje, kiedy słyszy bezsilność? Czy to jest temat dla pani znany? No mogę powiedzieć, że tak, że uznaję się bezsilna. Jestem alkoholiczką, mam na imię Gosia. I bardzo mnie to poruszyło, że
same jakby dążenie, chodzenie na mityngi, to jest mało, bo dochodzi się do pewnego momentu, gdzie sama tylko trzeźwość to nie wystarczy, tak? A bardziej bym dopowiedziała o tym, co mnie dotknęło, jak byłam w Zakroczyniu. Słuchamy pan? Tak, słyszymy, oczywiście. I cieszymy się, że zna pani Zakroczyn też. Tak, no, ja raczej nie dzwonię. Jestem na emocjach dosyć, takich zdenerwowania. Ale to nieważne. Ale radości też trochę, czy same nerwy? Tak, tak, bo trzeba się podzielić. Też, że mamy 25 lat trzeźwości, to w tym miesiącu będę obchodzić. No właściwie już obchodzę. Super. 25 lat. Ale chciałam powiedzieć o tym wydarzeniu, kiedy byłam w Zakroczyniu z moim obecnym mężem. To było 99 rok. Byliśmy pierwszy raz i jedyny tylko wtedy. I żyliśmy w związkach niesakramentalnych, nie? Mając tam wtedy ile lat trzeźwości, nie wiem, no kupę lat już. I doświadczyliśmy, jak wszyscy poszli do komunii, a my zostaliśmy w tych ławkach i to było takie straszne odrzucenie, że brakowało mi tej obecności Boga w moim życiu, tak? Że trzeźwość i to wszystko, co było po drodze, to jest to mało, że jest mi do życia potrzebne coś więcej, tak? Pełnia. A nie pozwalało nam, nie pozwalał grzech nieczystości, bo żyliśmy sobie w związkach takich właśnie luźnych. No i tam ojciec Marek powiedział, że jest to możliwe, żeby zerwać się z grzechem, nie? Że można iść do spowiedzi i spróbować się pojednać po prostu z Bogiem, nie? I ja pamiętam, wtedy był taki nocny meeting i to było poza mną. I poleciałam do kaplicy, wyłożyłam się krzyżem, leżałam i prosiłam Boga, żeby mi dopomógł, jeżeli jest, żeby mi dopomógł, żebyśmy mogli iść do tej spowiedzi i przyjmować go po prostu, przyjąć go do serca swojego, nie? Żebyśmy mogli uczestniczyć w pełni w mszy. No i mój obecny mąż, Paweł, też później, na drugi dzień poszliśmy do spowiedzi i z nami rozmawiał, właśnie tak fajnie nas przygotował, że to od nas zależy, czy chcemy zerwać z tym grzechem, czy nie, nie? No i nastąpiło właśnie takie wtedy, no dla mnie to było przełamanie i przejście jakby na drugą stronę tęczy, tak? Mhm. Czyli coś ponad tymi 12 krokami, gdzie kieruje tym tylko Bóg i On może pewne rzeczy usuwać. Przejście przez Morze Czerwone, Pani Małgosiu. Tak, tak, o, Morze Czerwone. Jestem niesamowicie wdzięczny, że Pani dzwoni i bardzo serdeczne życzenia z okazji 25-lecia, bo to są naprawdę poważne urodziny. To nie jest taka byle jaka rocznica. Następne 25. No nie, nie. Ja też właśnie dziękuję za tych ojców tam, za w ogóle, za to miejsce, bo to jest miejsce szczególne, omodlone, na pewno. Zapraszamy ponownie. Do Zakroczymia na pewno, także do Telewizji Republika co tydzień w 12 kroku i mam nadzieję, że kiedyś osobiście uda mi się z panią spotkać i trochę poznać tej historii, która no, z tej krótkiej nawet pocztówki wygląda na piękną, nie? Na pełną Boga. Ma pani rację, to nie chodzi o utrzymanie abstynencji, że tak naprawdę nawet meetingi, a nawet dłubanie jakoś programu to jest dopiero połowa roboty. Jeśli ja nie zechcę żyć pełnią życia, jeżeli ja nie zechcę tak naprawdę wziąć wszystkich tych owoców, które Pan Bóg dla mnie przeznaczył, tych moich talentów, tej mojej umowy o dzieło, którą Bóg ze mną podpisał na chrzcie albo poza nim, bo przecież nie wszyscy jesteśmy ochrzczeni, no to tak. Po prostu będę usychał. Objawienie, kto byli murzyni, przyszedł tych trzy króli, tak? To jest nieważne, czy wierzący, niewierzący, tak? To jest piękne, że Pan Bóg wszystkich na każdego kocha, czeka. Tak jest, Pani Małgosiu. No, na każdego czeka. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Ja też dziękuję. Niewiasta i pierwszy mężczyzna już w Telewizji Republika. Objawienie. Jeszcze trzeci król powinien zadzwonić. Dziękuję Pani Małgosiu.
Nie wiem, czy zdążymy jeszcze dziś z kimś z Państwa porozmawiać, ale przypomnę numer telefonu 882-12-1280 i oczywiście zachęcamy do wizyty na naszej facebookowym profilu 12 krok, jego adres, a także do Was na stronę, na którą też zachęcamy zawsze w tych będziemy zapraszać. O, zakroczymy. Tak jest. Nie wiem, czy Rafale zwróciłeś uwagę, tutaj pani Małgosia powiedziała bardzo jedną ważną rzecz dla mnie osobiście. To znaczy o tym, żeby pragnąć więcej. Mhm. Że to jest rozwój. Kroki, czy w ogóle, gdy zaczynam pewne rzeczy, to tam jest zawsze więcej. Zresztą cała duchowość opiera się na wzroście, na rozwoju. Że nam nie chodzi, alkoholicy, o doskonałość. Nam chodzi o rozwój. Tak. Żeby być w ciągu rozwoju. Coraz piękniejszy. Tak. I bliżej Pana Boga. A soli potrzeba mało, ale gdy utraci smak, czymże ją posoli? Z nowej soli, trzeci z królów. Dzisiaj dzwoni Marek. Panie Marku, witamy ciepło. Co pana sprowadza do 12 kroku? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja dzwonię z Nowej Soli. No, ja też nie wierzę, że to przypadek, że o tej porze zadzwoniłem, a w ogóle, że włączyłem tą telewizję, ale cieszę się bardzo, że mogę parę słów powiedzieć. Bardzo proszę, panie Marku. Słyszę, że jest takie przekłamanie czasowe i trochę później nas pan słyszy, niż my to mówimy. Mam nadzieję, że się to uda wyeliminować, jeśli ściszy pan telewizor. Aha, dobrze. Ale nowa sól. Było ojciec kiedyś tej soli? Niestety. Ja też nie. Może wszystko przed nami. Panie Marku, czym dla pana jest owa bezsilność, która jest dziś tematem naszego spotkania? Czy to jest jakaś rzeczywistość obmierzła, obrzydliwa, od której pan ucieka, czy godzi się pan, że jest bezsilny? Nie, ta bezsilność to dla mnie wybawieniem okazała się. Bezsilność okazała się wybawieniem, chociaż jak inni mi o tym mówili, to ja nie wierzyłem, że to tak może być. Ja przez lata pijąc buntowałem się, walczyłem, natomiast kiedy uznałem, że jestem bezsilny, poddałem się, przestałem walczyć, zacząłem kroki do przodu robić. Cieszę się niezmiernie, że ten temat jest poruszany. I to chyba po raz pierwszy gdzieś tak w telewizji dość obszernie. Ja nie miałem okazji być w Zakroczymiu, natomiast od wielu lat, od miesięcy korzystam z podobnych spotkań, z podobnych możliwości spotykania się przede wszystkim z Panem Bogiem w Rokitnie. W Rokitnie, tam ksiądz Henio jest głównym opiekunem i organizatorem Rokitno, niedaleko Międzyrzecza, w województwie lubuskim. Pozdrawiamy i odwagi. Niech się dzieło rozwija. Natomiast zamierzałem nie jeden raz być w Zakroczymiu. Natomiast w pewnym momencie uznałem, że nie chodzi tu o zaliczanie różnych miejsc, bo Częstochowa, bo Licheń, bo to, bo tamto. Zatrzymałem się trochę i zacząłem się przyglądać sobie i nie tylko sobie, swojemu życiu. I wówczas zauważyłem, że warto poświęcić się gdzieś w jednym miejscu i korzystać z dobrodziejstw z tego miejsca. Panie Marku. Ja na dzień dzisiejszy, tak?
Panie Marku, jestem bardzo wdzięczny, że pan zdążył na Wieczór Trzech Króli z nami. Jako ten trzeci ze słuchaczy, z widzów podzielił się swoim świadectwem. Mam nadzieję, że już wkrótce znów się usłyszymy, bo to nie jest tak, że dzisiaj porozmawialiśmy o krokach szerzej, a pojutrze o tym zapomnimy. Przez najbliższy rok idea jest taka, spróbujemy przybliżyć program, cały program 12 kroków naszym widzom, więc liczę na pana obecność w kolejnych odsłonach naszego programu, dziękując za ten sygnał z Nowej Soli. Tak, tak. Będę pilnował i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Ojcze Adamie, wiem, że dynamika wydarzeń w Zakroczymie jest ogromna, ale może akurat tak się składa, że jutro, pojutrze, po pojutrze dzieje się coś takiego, na co koniecznie trzeba zaprosić, więc jest teraz okazja. Oprócz tego, że zapraszamy do czytania prasy, którą tam wydajecie, Trzeźwymi bądźcie. Podobno tak. Coraz lepsze. Staramy się. Od marzec, kwiecień będzie kolor i w środku. Ja myślę, że wywiady też damy, czy dajemy, chcemy dać więcej głosu grupom samopomocowym. Fajnie. Żeby to tak było w całym kompendium. Będzie jakiś temat i tak, i nie tylko ktoś uzależniony, ale i współuzależniony, i dziecko, które się wychowało, plus właśnie specjalista, kapłan i tak dalej. Także nie wiem, zachęcamy. Ojcze, czy pamiętajcie ten mój apel sprzed tej budki z hotelu My Flower? On był kierowany do kapłanów. Ja mówiłem tam, słuchajcie, traktujcie poważnie telefony, które dzwonią. Nie chodzi o to, że gdy dzwoni ktoś bełkocząc, totalnie pijany, żeby mu zaraz ratować, lecieć z kompresem, bo to jest ponoszenie konsekwencji, które on sam musi ponieść. Ale czy jest tak, że jeżeli w wielkim cierpieniu dzwoni ktoś, niezależnie od pory nocy, pory dnia, pory w ogóle czegokolwiek, dnia w sensie święta, nie święta, dostanie u was ratunek, pomoc, jakąś podpowiedź, trop? Taki trop jest zawsze od nas. Jeśli tylko oczywiście możemy i mamy taką możliwość. Jeśli jest grupa w danej chwili, no to ciężko odebrać też telefon. Czasami mamy takie informacje zwrotne, że o, ojciec ode mnie nie odebrał. No tak, wtedy byłem tu i tu. Nie? To, ale oczywiście, jeśli jest taka możliwość, to odbieramy zawsze. Także osoby współuzależnione, to znaczy ci, którzy cierpią tak naprawdę nie za swoje winy, choć będziemy o tym mówić w kolejnych krokach, że zawsze kat jest trochę też ofiarą, ofiara troszkę katem, no ale w każdym razie ci, którzy tak definiujemy ich jako współuzależnieni, mogą u was szukać pomocy. Jest rada i dla nich. Mogą. Program, czy w ogóle działanie naszego ośrodka jest dla całego spektrum rodziny. I tutaj ważne, ja bym chciał jeszcze nawiązać do ostatniego telefonu, do Marka, tak? Dobrze pamiętam. Marek też pięknie powiedział o tym, że od serca się nie ucieknie, że można zmieniać miejsca, można zmieniać męża, można zmieniać szefa w pracy, można zmieniać i tak dalej, ale ja, czy moje serce, które jest do wymiany, i tak też mówił, wyjmę z was serce kamienne, a da wam serce z ciała. Właśnie zaczyna się od tej bezsilności. Nie? Kiedy, Rafale, pójdziesz na operację serca? Wtedy, kiedy ci wyjdzie tak echo serca tak źle, lekarz ci powie, że no, do wymiany będzie dawca, wtedy to nastąpi. Jeden tak, drugi nie. Znam takiego kapłana księdza Feliksa Folejewskiego, który długie lata nie chodził na operację serca, stosując zamiast operacji trzy słowa: Jezu, ufam Tobie, i działało. Ale w końcu poszedł. Bardzo pozdrawiamy ojca. Pozdrawiamy. W końcu to dno, czy ta bezsilność była aż tak duża, że musiał się poddać. Ja rozumiem, że wszyscy mamy swój też czas. To jest też ważne. Zadałeś to pytanie o środku, co się dzieje. W czwartek mamy, w ten czwartek najbliższy, rekolekcję w ciszy, kameralnie. Dobrze, zapraszając na rekolekcję w ciszy, dziękuję ojcze za obecność. No i oczywiście zapraszamy ponownie, wierzę, że się będziemy spotykać w tym programie z rycerzami z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości. Adam Michalski, czyli dyrektor tegoż, był dziś naszym gościem. Pierwszym dziękuję, gościem oglądajcie Telewizję Republika. Dziękuję pięknie.
Gościem będzie Teresa. Sławna święta Teresa, jedna z pierwszych dziewczyn, które ruszyły programem 12 kroków. Naprawdę nietuzinkowa postać. A także specjalny gość ze świata polityki, który też nie będzie bał się przyznać do swoich bezsilności. Ciągle o pierwszym kroku przez cały styczeń. Zapraszamy bardzo. I tutaj ważne, ja bym chciał jeszcze nawiązać do ostatniego telefonu, do Marka, tak? Mm-hmm. Dobrze pamiętam. Marek też pięknie powiedział o tym, że od serca się nie ucieknie, że można zmieniać miejsca, można zmieniać męża, można zmieniać szefa w pracy, można zmieniać i tak dalej, ale ja, czy moje serce, które jest do wymiany, i tak też mówił, wyjmę z was serce kamienne, a dam wam serce z ciała, właśnie zaczyna się od tej bezsilności, nie? Kiedy, Rafale, pójdziesz na operację serca? Wtedy, kiedy ci wyjdzie, tak, echo serca tak źle, lekarz ci powie, że no do wymiany, będzie dawca, wtedy to nastąpi. Jeden tak, drugi nie. Znam takiego kapłana księdza Feliksa Folejewskiego, który długie lata nie chodził na operację serca, stosując zamiast operacji trzy słowa: Jezu, ufam Tobie, i działało. Ale w końcu poszedł. Bardzo pozdrawiamy ojca. Pozdrawiamy. W końcu to dno, czy ta bezsilność była aż tak duża, że musiał się poddać. Ja rozumiem, że wszyscy mamy swój też czas. To jest też ważne. Zadałeś to pytanie o środku, co się dzieje. W czwartek mamy, w ten czwartek najbliższy, rekolekcję w ciszy kameralnej.